Łaska i prawda. Czyli tak, prawo. Prawo zostało nadane przez Mojżesza w oparciu o kapłaństwo lewickie. Ale łaska i prawda przyszła przez naszego nowego arcykapłana z pokolenia Judy. A gdzie zmienia się kapłaństwo, też następuje zmiana prawa. I symbolem prawa w Starym Testamencie jest drzewo figowe. Ale symbolem łaski jest oliwa, oliwka, drzewo oliwne i prawda, winorośl, latorośl, to, że jesteśmy wszczepieni w to wszystko i wydajemy winne owoce. Czyli łaska to jest namaszczenie i jak Maria namaściła Chrystusa kilka dni przed Jego śmiercią, tak ta woń tego olejku rozniosła się na krzyżu, gdy umierał i rozlewał krew za nas na krzyżu, co jest obrazem prawdy, czyli tego, jak bardzo Bóg nas kocha. Pokazał to, wylewając swoją krew, drogocenną krew na krzyżu. I bo co mówił? Dlaczego wylał tą krew? Przez to okazał co? Łaskę. Miłosierdzia chce. Łaski. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Zamknął system ofiarniczy. Tak? Już nie chce więcej patrzeć na tę krew tych wszystkich zwierząt. Na tą rzeźnię. Ta świątynia to nie była świątynia, to była rzeźnia. Tam wchodziły zwierzęta z jednej strony, a z drugiej strony wypływała krew. To była rzeźnia, jedna wielka rzeźnia. Jezus to zamknął. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Okazał nam łaskę i miłość, prawdę, która wylała się w Jego krwi na krzyżu. Pokazał nam swoje miłosierdzie, które zakończyło ten system ofiarniczy. W ten sposób zakończył całe prawo dla każdego, kto wierzy. I ani jota, ani kreska nie przeminie, bo jest potrzebna dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą. Okej, zobaczcie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To słowo pokrzepić to oznacza dodać sił, podnieść na duchu. Podnieść na duchu. Posilić, wzmocnić. Jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A bowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Mowa tutaj o nowym prawie, które jest leciutkie, bo to Jego duch uzdalnia nas do tej miłości. Jego prawda w nas. Zobaczcie, cichy i pokornego serca. O czym tu jest mowa? Cisi posiądą co? Posiądą ziemię. Pokorni serca. Pokorni, czyli ochotni, by otrzymać wszystko od Boga. Bo Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Amen? Pokornym łaskę daje do ich serc. Czyli tak, przyjdźcie. Na czym polega to utrudzenie i obciążenie? Utrudzenie i obciążenie. To jest bycie na wpół umarłym. Wiecie? To utrudzenie i obciążenie sprawia, że jesteśmy na wpół umarli. Bo pod prawem jesteśmy na wpół umarli. Zbójcy to ci, co głoszą w kościele prawo, przez co zadają ludziom rany. Większość z nich robi to nieświadomie niestety. Nie wiedząc. Mam tą gorliwość, o której Paweł pisze. Gorliwość, ale opartą na prawie. I robią to nieświadomie. Nieświadomie są złodziejami i oprawcami. Okradają ludzi z szaty sprawiedliwości. Się potępienie, strach. Głoszone przez nich prawo powoduje, że obdzierają ludzi z szaty sprawiedliwości. A ci ciągle się zastanawiają, czy mają zbawienie? Czy mają to życie wieczne, czy nie mają tego życia? Mają życie, czy nie mają życia? Czyli są na wpół umarli. Amen? Bycie na wpół umarłym to niepewność, czy masz życie wieczne. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli z szaty sprawiedliwości Boga, lecz jeszcze rany mu zadali i pozostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodząc tu drogą,
Pewien kapłan zobaczył go i minął. To samo i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go minął. Co symbolizuje kapłan i lewita? Stare przymierze. Tak. Zobaczcie, minęli go, nie dotknęli, bo co? Prawo im zabraniało go dotykać. Bo on był pokrwawiony. Bo nie mogli go dotknąć. I tak. Gdy jesteś pod prawem, zbójcę cię okradną z szaty Bożej Sprawiedliwości. Wmówią ci, że nie masz zbawienia. Albo musisz o nie walczyć, albo musisz o nie zabiegać, albo musisz się starać, żeby go nie utracić. Czyli jesteś na wpół umarły. Na w połowie masz życie wieczne, w połowie go nie masz. Taki po prostu pobity jesteś. A ten system ci nie pomaga. Tylko cię omija jeszcze z daleka. System się tobą nie interesuje. Stare kapłaństwo cię obedrze ze szaty sprawiedliwości, porani i zostawi na pół umarłego. Ale Samarytanin, czyli twój nowy arcykapłan, tak? Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i utrudzeni, i obciążeni. Dam wam ukojenie. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wyruszył, wzruszył się głęboko. Przypomina wam to Jezusa? Już? Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je czym? Oliwą i winem. Łaską i prawdą. Tylko to cię jest w stanie uratować, wyleczyć twoje rany, które ci zabrano tam, gdzie po prostu cię potępiano non stop. Zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Jezus się nami naprawdę opiekuje. A co potem robi? Następnego dnia zaś wyjął 2 denary, dał gospodarzowi. Gospodarz to jest pasterz, pastor, który ma się temu opiekować. Jezus cię powierzy jakiemuś pastorowi. I rzekł, miej o nim staranie, jeśli co więcej wydasz, ja tobie oddam, gdy będę wracał. Z nawiązką ci oddam, jak się nim będziesz zajmował. Ale masz się zajmować tak jak on. Amen? Również masz go obmywać ty łaską i prawdą. Masz go tym pielęgnować. To są jedyne rzeczy, które masz pielęgnować ludzi, którzy do ciebie przychodzą. Gospodarz to jest pasterz, któremu Jezus powierza wykupionych spod prawa. Jeśli jesteś pasterzem, który ma staranie, nawet jak wydasz ponad to, co masz, a zawsze wydajesz ponad to, co masz, tak? Bo chcesz po prostu dawać wszystko, co masz z nieba. Bo nic, co dostajesz, nie jest dla ciebie, tylko po to, żebyś się nim dzielił, żebyś innych ratował. To Pan ci odda z nawiązką. To jest ta nagroda w niebie, która czeka na ciebie. Czyli tak. Zobaczcie. Gdy przyjdzie wielki ucisk, jeszcze przed sądem, nie wiem, czy będziemy w tym uczestniczyć, czy nie, ale będzie wielki kryzys. Tak? Jest napisane, że kwarta mąki będzie warta denara. Czyli denar to jest równowartość całodziennego w zarobku. Tak? Jak w winnicy umówili się na denar, tak? Czyli denar to jest równowartość całego dniowego zarobku. A wiecie, ile ma kwarta mąki? 2 gramy. Co? 2 gramy. Za cały dzień, całodzienny zarobek. No to de. No to post. Ale co jest napisane? Kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Ta-da. Oliwą i winem. Patrz, a gdy otworzył pieczęć trzecią i słyszał trzecie zwierzę mówiące, przyjdź, i ujrzałem, oto czarny konia siedzący na nim, miał w ręce wagę i usłyszałem jakby głos pośrodku 4 zwierząt mówiący, kwarta pszenicy za denara i 3/4 jęczmienia za denara, a nie krzywdź. Hallelujah! Oliwy i wina. W Królestwie Bożym zaopatrzenie jest ponadnaturalne. Nie musimy się o to bać. Jeżeli na pustyni było ponadnaturalne zaopatrzenie, to co dopiero w ucisku? Czyli ci, co opływają w oliwę i wino, w łaskę i prawdę, nie doznają żadnej krzywdy.
Amen? Alleluja. Będą pod ochroną Najwyższego. Nawet jak 1000 padnie u Twojej lewicy, a 10 000 u Twojej prawicy, Ty masz na to wyrąbane. Amen! Alleluja! Bo w Królestwie Bożym zaopatrzenie jest ponadnaturalne. Alleluja. Tu są olbrzymie winogrona i oliweczki. Łaska i prawda. Czyli tak, łaska to jest oliwa, prawda to są winogrona. Zobaczmy, czym jest łaska. Pamiętacie nauczanie o sprawiedliwości. Czym jest Jego sprawiedliwość? Czym jest Jego sprawiedliwość? Jest usprawiedliwienie. Jego sprawiedliwością. Amen? Z drzewem oliwnym, oliwą. Jest niezachwianym bezpieczeństwem. Bez tego nie wchodzisz do Królestwa Bożego. Musisz przyjąć, że Bóg Ci tak zaufał, że dał Ci zbawienie. Nie możesz go utracić. Musisz mu pierwszy zaufać, że on jest taki dobry. I wtedy wchodzisz w odpocznienie i masz lekkie jarzmo. Tu prawda, to miłość agape, Królestwo Boże, tak? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Szukajcie prawdy i łaski. Najpierw. A wszystko inne będzie Wam dodane. Tu jest winnica, winorośl, wino, wszczepienie, usynowienie. Jego pokarm, Jego wola w nas. Amen. Jesteśmy wtedy po prostu błogosławieni tym wszystkim. Hallelujah.